Was bardzo serdecznie przed Wami, Konradowi, to jest kolejny odcinek symulatora Insane 11. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz lot. Oczywiście z uniform Kilo Bravo Bravo do Eko Papa Whisky Alpha. Dobrze, ale wyjdźmy sobie na zewnątrz, bo ja muszę miniaturkę zrobić. Dobrze, więc miniaturkę już mamy zrobioną. Teraz sobie z ciekawości odczytam nowy meter. No już jest przeciążony procesorem do enkodowania.
Obawiam się trochę tych przeciążeń, obciążenia procesora do enkodowania. To może źle wpłynąć na wasze oglądanie filmu na terenie. Może jakieś burze tutaj do mnie idą. Mam nadzieję, że zdam, żeby dolecieć. To 56 mil Marsa zostało. Lecę cały czas przy tych murach. I tak lecę i lecę i lecę. Całe szczęście nie będę musiał tam odbijać. O, zaczynam odczuwać jakieś lekkie turbulencje. No nie, dobrze. No się będziemy turbulencjować. Teraz normalnie ale bujało. Wiem, że to nie będzie aż poważne. To zaraz nie będzie tutaj nie wiadomo co się działo. Bo pasażerowie mają wyłączone pasy, więc... Znaczy wyłączone, no mogą mieć zapięte, ale im nie nakazuje tego, więc... Jeżeli samolotowi nie jest w stanie się nic stać podczas takich turbulencji, to pasażerom no jest. No to już w ogóle mamy punkt do zniżenia pomału. Nie w tą stronę, panie. O, no tam, tam. Ale ciepło na twarzy, o Jezu Święty, same ciepłe powietrze przez te okna wpada. Minus 27 stopni na twarzy. My się męczymy w turbulencjach. Rzeczywiście trochę buja normalnie jak na łodzi. Może i czasami na łodzi mniej buja niż... No tam chmury białe. Przed nami też chmury. Dobra, jak tam się trzyma metar? Wiatr już trochę słabszy jest. To jeszcze nie. 8 węzłów nie jest ten.
porywami, więc... Znaczy ten zmiennokierunkowy, który właśnie powoduje turbulencje najczęściej przy lądowaniu. Czy teraz też tam jakieś są turbulencje? I nie wiem, na początku jakoś... Te początkowe takie przy tej zmianie wysokości gdzieś takie były mocniejsze teraz. I już występują, bo już mam komentarz na prawie wszystkie lotnictwa w Polsce. W Krakowie są słabe opady deszczu, baninie częściem. Zaraz będę musiał pasy pasażerom załączyć, panie. Że dwa głosy się na siebie nałożyły, i ten o turbulencjach, i ten, że zaczynałem pas. We Wrocławiu i w Zgierzu. No to Warszawy w sumie jeszcze trochę. A nie do zalecenia. Dobra, kiedy tam rozpoczynamy do zniżania? Jeszcze trochę. Takie nie wiem, coś niebezpieczne, takie te turbulencje się zaczynają robić, coś. Znaczy nie tyle to niebezpieczne, ja na pewno... Na pewno nie jest to zjawisko dla niektórych pasażerów przyjemne. Dobra, 98 mil morskich zostało. Zobaczmy sobie, jaki tam mamy APIS. O 20, 40, 120, 45. Dobra, wysłuchujemy. Czekamy na razie ogólnie na IPIS. Od 50 mil morskich się załącza tutaj. Znowuż przeciążenie od procesora i znowuż on klatkuje. Menadżer zadań. Bez. Przejdź do szczegółów. Większy priorytet. Jeszcze X-Plane'owi też dajmy wyższy priorytet. Tamten ma wysoki, to ten niech ma powyżej normalnego, dobra. W sumie 90... Skacz.
Temperatury są dosyć wysokie, tylko tyle co wiem, bo ten... Jak na dworzu jest gorąco, to i komputer jest gorąco. Normalnie drzejnik dla moich, no. Zaczęliśmy zniżanie też swoją drogą. Dobrze, więc więcej dowiecie się już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.